Bartek Streaming, witam. Zapowiadany filmik po restarcie roślinnym. Także jak widzicie, tak to się teraz prezentuje. Lewa strona była do kokosa. Wszystko co po prawej i w centrum dosadzone. Jak widzicie, rybkom się podoba. Mi też zresztą. Udało mi się jakoś to w miarę ogarnąć. Oczywiście mam problem jeszcze z tymi dużymi, z tą dużą alternateą, które tam w tyle rośnie. Ale myślę, że to mi się uda jeszcze ogarnąć. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Teraz jeszcze mała niespodzianka dla porównania, żebyście mogli sobie zobaczyć, co daje światło. Właśnie ile tak naprawdę daje światło. Odpowiednie światło. Także możecie sobie teraz popatrzeć na to akwarium. Jak to wygląda? Oczywiście już jest trochę późna godzina, jak ja kręcę ten filmik. Dlatego chociażby tutaj Sensiflora zaczęła już składać swoje listki do góry. Tam jeszcze pełno syfu trochę lata w tym akwarium, bo czyściłem szybę przednią. Tak to mniej więcej wygląda. Tu mamy Sensiflorę, moczarkę. Jest też Limnophila aromatica. O, to Malinezja przeleciała. Tu jakieś resztki Red Devila. Zastanawiam się, jakby to, żeby to usunąć. Tam kokos porośnięty czymś. Szczerze mówiąc, nie wiem. Tam wtedy mamy. Kurczę. Nie zajmuje mi odpowiednio. Już wam powiem, co tam w tyle jest. Mam tutaj ściągę przygotowaną. Ludwigia Mini Super Red. Tak, to jest ta z tyłu. Jest też tutaj na tym planie. I tutaj. Także Ludwigia Mini Super Red. A tutaj mamy Hediotis Salazami. To jest to coś. Tak to wygląda. Bardzo fajne listki. Super to wygląda, bo w tym świetle, które przed chwilą dorzuciłem, to wygląda w zupełności, jakby miał białe listki. Potem lecimy dalej. Co tutaj mamy dalej? Tutaj resztki Blixy Japoniki. Z racji tego, że nie zdechła. A jeszcze w jakiś sposób nawet się zagęściła ostatnimi czasy. Nie usunąłem. Tu znowu mamy Aromatica Limnophilia. Tam jest ta Alternatea Splendida. Ta duża. Jednak zgodnie z, że tak powiem, z informacją od pana, który sprzedawał mi roślinki, jest cholernie duża i tak z ledwością się mieści do tego akwarium, no ale cóż, na razie na większe mnie nie stać, więc zostawiliśmy sobie to. Tu jest oczywiście ryska. Na przedniej szybie trudno. Trzeba jakoś to przeżyć. To czyszczenie akwarium przez dzieci. Także jak macie dzieci, nie pozwalajcie im czyścić akwarium. Co dalej? Tam mamy dalej Rotale Valici, całkiem z tyłu. Mamy Progostemon. Pogostemon, przepraszam. Pogostemon Erectus. Mamy tutaj znowu Aromatikę. I to tutaj, ta traweczka, to jest Liaopis New Zealand. Zobaczymy, czy coś w ogóle z tego wyjdzie.
To jest trudna trawa. Może do tego czasu, zanim to się rozwinie, to się rozwinie wcześniej. No, także tak to wygląda. Tak to wygląda. Proszę bardzo. Jeszcze z dalszego planu. Rysa fantastycznie widoczna. Ale jak powiedziałem, no nie stać mnie na nowe akwarium, więc też nie będę, że tak powiem, fisiował. Trudno się mówi. Trzeba żyć dalej. Z obsady, tak jak widzicie, jest trochę mieczyków. Jest multum molinezji, które mi się rozmnożyły. Już są takie duże. Jest też molinezja jedna złota, która mi została po rodzicach, którzy niestety się wyprowadzili z akwarium i akurat jeden jedyny potomek został. Te czarne to są po tym samczyku tutaj, bo samiczka też już się wyprowadziła na samym początku, jeszcze jak miałem w poprzednim akwarium. Jest parę platek, sunset, platka Miki. Potem są te takie śmieszne tutaj pomarańczowe, nie wiem czy to są te Tuxedo czy jakieś inne. Tam mamy znowu mieczyka. Mieczyków też jest od groma i ciut ciut. Molinezja też jest ostropyska. Co tam jeszcze mamy? Jeszcze parę gupiczków własnej hodowli, że tak powiem. No tam widzimy jak jeden jedyny czarny neon. Przez przypadek mi go ktoś tam złowił z innymi neonkami. Ganiał właśnie gupika. Także praktycznie, o, widzicie, tylko ta jedna gupiczka, która tutaj pływa teraz, była kupiona. Natomiast no, wszystkie inne gupiki to są, że tak powiem, własnej produkcji. Mieczyki z mieczyków. Miałem tylko tą samiczkę. Tutaj tą. I tą chyba, tak? Bo był jeszcze jeden samczyk, natomiast no niestety samczyki się nie tolerowały i o dziwo ten większy i starszy wyskoczył mi po prostu z akwarium, jak czyściłem. Zostawiłem otwartą pokrywę i ten mniejszy stwierdził, że zrobię z nim porządek, więc starszy się wyprowadził. No i co tutaj jeszcze? Jeszcze są kirysy. Kirysy są gdzieś. Nie mam pojęcia, gdzie są. Na pewno są dwa spichrzowe, dwa pstre i cztery pandy. Ale weź mi pani znajdź tutaj teraz kirysa. To po prostu graniczyć może z cudem. O, tutaj mamy jedną pandę. Ten właśnie uciekł gdzieś do tyłu. Jeszcze trochę syfu jest na tylnej szybie, ale na razie tego nie ruszam, bo nie mam po prostu dzisiaj czasu już na to, żeby ogarnąć wszystko, bo jednak samo posadzenie wczoraj roślin bardzo, bardzo dużo czasu mi zajęło. Doczyszczenie tego wszystkiego, odglonienie. No ja niestety pracuję, więc nie mam też za bardzo czasu, żeby się nad takimi rzeczami skupiać. No, tutaj mamy jednego pana. Oczywiście ślimaczki. Tam jest spichrzowy, tak. Tam jest spichrzowy. A pstre gdzieś sobie poszły. O, tutaj jest pstry jeden. Nie, tam jest, opatrzcie, tam jest panda. No, uciekaj Moli. Schował się. No dobra, super, fajnie. Tutaj mamy tego jegomościa. No, także to by było wszystko. Zobaczymy, jak roślinki się przyjmą. Jak to będzie dalej wyglądało. No, i jak będzie coś się działo konkretnego, coś fajniejszego lub też niefajniejszego, to też wam załaduję filmik. Tak dla odmiany, żeby nie było ciągle tylko o grach, ale też o różnych innych fajnych rzeczach. Na przykład akwarystyce, która jest jak gdyby, nie powiem moim hobby, bo no może jest i częściowo hobby. Kiedyś się, jak wiadomo, wszyscy chłopacy mali się zajmowałem. Teraz po wielu, wielu latach powróciłem, więc
praktycznie z tym skokiem technicznym, jaki teraz nastąpił, to moja wiedza już dawno się skończyła. No i tak, wiecie, oglądam sobie tu, czytam tam i próbuję. Dobra, no to co? W takim razie, o, proszę bardzo, Kiryski. Tutaj mamy Strego. Tutaj mamy Pandzie. Moli. Tak w ogóle Molinezję na wydanie mam. Mieczyki też mam na wydanie. Tam gdzieś pływają sobie, tam gdzieś z tyłu. Dwie platki, te pomarańczowe, bo ta obsada jest trochę duża. Oczywiście mogę dorzucić ślimaków. Nie, żartuję. Ślimaków wam nie będę dawał. Tak w ogóle ślimak to gdzieś tutaj jakiś jeden był, palenka. Bo drugi, nie wiedzieć co z nim się stało, ale już od ponad miesiąca czy dwóch nie widzę drugiego, więc podejrzewam, że albo się wyprowadził, albo po prostu go zassało filtrem. Chociaż może nie tyle filtrem, co wężykiem podczas udrażniania, odmulania dna. No i po prostu nie zauważyłem dziada gdzieś tam się w kamyszkach, jakieś, które przez przypadek wyciągłem wężykiem, mógł się znajdować i po prostu no go nie ma. Co będę dużo mówił. Nie ma go i tyle. A ten jeden sobie kolega tam siedzi. O. Proszę. No, także jak widzicie, tak to wygląda. Tu jeszcze z boczku. Proszę bardzo. Filtr jaki mam? Filtr mam Aquaela Mini Cani. Niestety on jest za mały. Nie daje sobie rady na to akwarium. 112 litrów, nie daję sobie rady, dlatego zamontowałem też jeszcze z poprzedniego akwarium mniejszego. Tego sobie tam, już teraz nie pamiętam, czy to była wersja mini, czy zwykła. Tego takiego filterka wewnętrznego i on, powiem wam szczerze, robi robotę. Także wszystki ten syf, to jest typowo tylko, że tak powiem, filtracja mechaniczna, także nie zależy mi też, żeby tam była jakakolwiek biologia, więc ja go regularnie tam co 4-5 dni pukam całkowicie z tego syfu, co on tutaj zbiera. No a ten kubełkowy, który jest tutaj, uwaga, bałagan, tak sobie stoi tam. No i tam sobie stoi w szafeczce zamknięty. Tak sobie daję. Tutaj Bimber własnej produkcji, czyścik do szyby, nie będziemy pokazywać marki. No, dobra, także do miłego zobaczenia, trzymajcie się, pa, pa.